Alexa, what's the weather in Orlando? In Orlando, Florida, there's a hurricane warning in effect until Monday, September 11th, 4:15 a.m. The current weather is 76 degrees with rain. You can expect more of the same tonight, with a low of 76 degrees. Tak więc myśleliśmy, że mamy już huragan za nami. Miał przechodzić przez Tampę i w tym momencie jest bardzo blisko nas. Tak naprawdę jesteśmy teraz w tak zwanym eyewall. Huragan skręcił 50 mil, bardziej na east. I przechodzi tak naprawdę, no praktycznie nad nami teraz jest. Prądu zabrakło. I teraz tylko zostaje siedzieć. Na szczęście mam taką... O. Ale masakra jest. Specjalnie usiadłem za sofą, że jakby coś wpadło do środka, to mnie sofa zasłania. Wow. Wow. Biorę moją drugą latarkę. Idziemy do garażu. Tutaj woda pod drzwiami trochę przechodzi. Ale jest taki napór po prostu wiatru i tyle tej wody, że aż po prostu te drzwi się czasami uginają. Widać, jak się tam sączy woda. Po prostu w tym momencie tutaj tak napierdziela wiatr z deszczem, że ja się po prostu tutaj boję stać, że te drzwi normalnie wpadną. Są oczywiście metalowe, ciężkie, garażowe drzwi, ale nie wiem, czy to słychać na kamerze, ale jest hałas przeokrutny. Jest tylko wstawiony jeden samochód w garażu, drugi stoi pod domem, więc nie wiem, czy w ogóle ma jeszcze wycieraczki. Ja wam powiem, to tak słychać, jakby ocean był za tym garażem. Normalnie jakby jakieś... Jo! Całe drzwi chodzą. Aż dziw bierze, że te drzwi wytrzymują, naprawdę. Uff. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć, jak widzę, co się dzieje z tymi drzwiami garażowymi. Najlepsze jest to, że nie wiem, godzinę temu, może półtorej godziny temu, byliśmy nawet z psem na dworze, wyprowadzić go. Normalnie tak było, może nie jakoś bardzo spokojnie, ale w porównaniu z tym, co teraz jest, to było jakby wow, jakby się nic nie działo. Nawet miałem ze sobą GoPro, nie wiem, co tam się nagrało na tym GoPro, to zamieszczę, jeżeli będę miał okazję zamieścić. Wow, aż się zobacz, jak mu przeszkadza. Nie wie, co mam ze sobą zrobić. Nie. Jak się szło pod wiatr, to było... Znaczy, z wiatrem to spoko, ale pod wiatr to tak.
klimatyzacja nie działa, się ciepło zaczęło robić w domu. Powiem wam, że nic nie ma dobrego w tym wszystkim. Jest ciemno, nie ma prądu, telefon niby pokazuje, że powinienem mieć data plan, ale tak naprawdę nie można nic sprawdzić, więc nawet nie wiem, gdzie jest huragan w tym momencie. Rozmawiałem ze znajomymi, ale już coś przerwało, próbowałem się później znowu dodzwonić, ale już nie mogłem się dodzwonić. Nie wiem. To jest najgorsze, że człowiek nie wie po prostu, co jest grane. Jest ciemno, oczywiście światła na ulicy, latarnie nie działają. Latarką można sobie poświecić oczywiście punktowo, ale dosłownie no, ma się ograniczoną widoczność. Naprawdę to nie jest fun mieć huragan w nocy. 12:56 jest. 12:56. Jeszcze raz spróbuję jakieś lokalne newsy. Okej, coś się otworzyło. Ale się zafrizowało od razu. Okej, pokażę wam. Okej, mam głos, ale nie mam znowu obrazu. Obraz się frizuje, tylko głos przechodzi. Speaking of those heavy winds that are moving closer to Orlando.